Cześć, dzisiaj jest z nami Grzegorz Nawrocki, gitarzysta, wokalista, piosenkopisarz. Stolarz filozof. Też słyszałem. Mam nawet jedno pytanie filozoficzne. Może coś rozwiążemy, jakieś ciekawe zagadnienia dla tego świata, komuś to przyda. Ale jesteś od kilku dni w Warszawie. Mhm. Pochodzisz z Gdańska, prawda? Z Gdańska, tak. Ciekawi mnie, bo już wspomniałeś tutaj za kulisami, że było kilka wywiadów, jutro wygrasz koncert z Olafem de Ligrasowem. Właśnie Morettim z Miczów, właśnie, tak, i z Jaskiem Lachowiczem z Las i Ścianka też grał Lenny Valentino. To są moi kumple, zgram z kumplami. Świetnie, zapraszamy jutro 20.30. 20.30 Łysy Piękny na pracę. Mhm. Ja postaram się być, dzięki za zaproszenie. Tak. I chciałbym tak na początek trochę historycznie podejść do ciebie tutaj, bo czytałem, że założyłeś najpierw w Berlinie swój pierwszy zespół Stormy. Mhm. Czy Stormy. Czyli Storm. Tak. I on, to był projekt między 89 a 93 rokiem, więc całkiem sporo. Powiedz, jak to wyglądało i w zasadzie jak pojawiłeś się w tym muzycznym świecie, można tak powiedzieć? Wiesz co, to było dosyć takie buńczuczne z mojej strony, ponieważ ja po podstawówce chodziłem na lekcje muzyki przez 3 lata do pana profesora Rakowskiego na akordeon, pianino i gitarę, ale głównie na akordeon. I potem porzuciłem muzykę na rzecz łobuzowania i grania w piłkę. Znudziło mnie to, ale pisałem cały czas jakieś takie grafomańskie teksty, albo wiersze, nazwijmy to, ale nie było lepiej chyba na zawieszami. Miałem kolegów, poetów z startu i tak dalej. I poznałem kilku muzyków, a szczególnie scenę punk rockową. Ja byłem wtedy młodszy od nich, bo Deadlock i Kryzys. I to mnie tak zafascynowało, że postanowiłem, że chciałem zawsze zostać muzykiem. Kiedy poznałem Olafa Deligasowa i Krzyśka Wiskontiego, to zapragnąłem nauczyć się grać na basie. Grałem na basie i wyjechałem w międzyczasie do Berlina. I tam punkowałem z kolegami, a Krzysiu Visconti to był taki artysta z Trójmiasta, który mieszkał już długo w Berlinie i robił filmy fabularne, dokumentalne, ale też założyliśmy pierwszy zespół. I on mi powiedział, a wiesz co, ty nawet tam fajnie sobie podpiłujesz, może powinieneś zacząć śpiewać. I to było to nieszczęsne zdanie, że ja w to uwierzyłem. Nieszczęsne, nieszczęsne. Znaczy tak, ale być może gdybym tego nie usłyszał i to bym nie miał takiego ciśnienia na to. No i wtedy założyłem zespół. Nauczyłem się dosyć szybko grać na gitarze. Olaf jakoś wpadł do Berlina, powiedział mu, słuchaj, może kurczę, byś zagrał na basie, bo basista nie przyszedł. I on zaczął na tym basie grać i tak mu do dzisiaj zostało. Mhm. Także byłem na tyle bezczelny, że Olaf już był gwiazdą w tym momencie, był po Jarocinie i tak dalej, gdzieś kapitan Klosa. Ja mówię, no słuchaj, byś grał na basie w tej kapeli, którą założyłem, w którym miejscu, kanciapę, w której graliśmy, to było w piwnicy na Kreuzbergu. Mieliśmy tam próby jeszcze z Robertem Szodzińskim z zespołu Kormorany z Wrocławia. No i taki byłem egocentryczny, bezczelny i nie wiem skąd to wynikało, no z egocentryzmu po prostu, nie? Ale jakoś się udało, no i graliśmy przez kilka lat, z jakimiś też obcokrajowcami zaczęliśmy grać, Kanadyjczyk przyszedł na perkusję, grał bardzo fajny gość, Eryk. No ale to taki burzliwy czas był, jeżeli chodzi o eskapady nocne i w ogóle, więc ta muzyka nam towarzyszyła i była treścią, ale trudno było zrobić coś do końca. No i w międzyczasie upadł mur. Graliśmy sobie, Olaf zaczął grać z innymi ludźmi tam w tym Berlinie, no i ja postanowiłem wrócić do Polski. Mm-hmm. I wtedy założyłem zespół Ego. A powiedz jeszcze, ten pierwszy zespół, teksty było po polsku, po angielsku? Po angielsku, nieudacznym trochę angielskim, ale próbowałem pisać. Ja pisałem te teksty po angielsku, ale żenujące były chyba. Z perspektywy czasu to się różni. No tak, w sumie Olaf ma chyba jeszcze nawet demo na kasecie nagrane. Także nie słuchałem tego nigdy potem. Także nie wiem, może przyjdzie taki czas, że sobie posłuchamy. Aha. Jak znajdziemy kaseciaka oczywiście. No, w niektórych domach jeszcze są. Okej. I potem był zespół Ego. I czy też się czułeś już wtedy przed swoim solowym projektem i przed zespołem Kobiety takim liderem? Tak, już wtedy już miałem cały zestaw utworów i zacząłem grać
z gdańskimi muzykami, jak dzisiaj poznałem taką kapelę, oni próbowali w Sopocie sobie i byli świetnie technicznie, świetnie grali, ale panowała moda grunge. Ja chciałem robić coś oryginalnego, powiedziałem, kurczę, świetnie gracie, ten materiał, który macie, nie jest zbyt fajny, nie podoba mi się, może weźmiemy jeden numer i zaczniemy robić kawałki wspólnie, bo mam kilka pomysłów, no i udało się, zaczęliśmy grać dosyć często próby i nawet i wysłaliśmy w różne miejsca kasety, no, były takie eliminacje do festiwali, dostaliśmy się na Mokotowską Jesień tutaj warszawską w klubie Remont i wygraliśmy to ex aequo z innym zespołem, gdzie w ten sposób dostaliśmy pieniądze na wydanie płyt pierwszy. No to ważne dla jest super, tak? To była rewelacja, bo jeździliśmy po Polsce, graliśmy koncerty, a graliśmy takiego mocnego rocka, nie? I dosyć byliśmy dzicy na scenie i wpasowało się tamten czas i no świetnie, ten to był cover, że wygraliśmy ten festiwal i mogliśmy nagrać płytę, bo to wtedy było dużo pieniędzy, nie? Pamiętam, dla nas, o kurde, niesamowite. A teraz jak się kontrakt podpisuje, też no, jak śpiewam. Rok wcześniej albo dwa lata wcześniej, nie pamiętam, Mysłowic wygrała ten festiwal i właśnie podpisał. Jaki to było, mógłbyś przypomnieć festiwal, pamiętasz? Mokotowska Jesień, to było w Remoncie i był, jak się wygrywało ten festiwal, to się podpisało kontrakt i dostawało się pieniądze na wydanie płyty. Przedtem wygrał Mysłowic, Mysłowic dobrze mówię. I oni podpisali kontrakt z Sony. My egzekwowaliśmy jakąś kapela, która przepadła, podpisała kontrakt i oni przepadli, a my dostaliśmy forsę, bo się kłócili o nas w komisji. Oni byli popowi, my byliśmy bardzo tacy alternatywni i tam się kłócili o nas. Inna pół. Nie na pół w końcu to poszło. Nie? My byliśmy szczęśliwi, bo mogliśmy zrobić to tak, jak chcieliśmy. Wydaliśmy w końcu takiej fajnej wytwórni, super. Się zgłosił do nas Arek Marczyński z Antena Krzyku, tam wydają takie super polskie punkowe kapele, że tam wydaliśmy też, byliśmy dumni z tego bardzo i fajnie było. Powiedz, ile czasu upłynęło od tego momentu, o którym opowiadasz, do właśnie twojej pierwszej płyty solowej na Wrocki Folk Komputer? To policzmy, w 1997 wydaliśmy z ego płytę, a ja wydałem w 2013. Czyli ile będzie? 16. Tak? No to tak, tyle. W międzyczasie było 5 płyt z kobietami. Właśnie chciałem zahaczyć o ten jakże ważny punkt, bo kobiety to chyba takie twoje najważniejsze dziecko gdzieś, myślę, po tym solowym projekcie. Bo 5 płyt, no to nie lada, ile tam z 10 lat, tak? Graliście, czy troszkę więcej? Więcej, prawie 20. A my jeszcze być może gramy, nawet tego nie wiem, po prostu w tej chwili mamy luźny kontakt ze sobą, ale lubimy się nadal, to jest ważne, nie? Oczywiście. I nagraliśmy Podarte Sukienko z nią płytę w 15 roku, czyli 7 lat temu. No, ale tak, to rzeczywiście to był, jest zespół z prawdziwego zdarzenia, tak. Okej. A jeszcze coś chciałbyś może dodać o tym zespole, bo ja przesłuchiwałem i te kawałki są nieco już zaangażowane w tę stronę, jak, że tak powiem, Grzegorz Nawrocki, ten twój solowy projekt. Kobiety. Tak, że to też jest czasem taka gdzieś tam poezja, czasem te piosenki są osadzone tak, bym powiedział, eklektycznie nieco. Wiesz, trudno to oceniać, jak to wygląda. Na pewno nas byliśmy w pierwszej w Polsce nazywani zespołem awantpopowym i to jak wyszedł utwór Marcello, który trochę nie pasował do całej płyty, to był to hit wtedy w 2000 roku. I nazywali to inteligentnymi tekstami, prawda? I to tak się przykleiło do nas, a ja nie wiem, czy te teksty były inteligentne. Po prostu wręcz wolałbym, żeby one coś, wiesz, no inteligentne teksty, to może to jest komplement, ale w muzyce rockowej nie wiem, czy to jest dobre. No tak, bo tam publiczność chce jakiegoś szybkiego riffu. Ale zaczęliśmy, mieliśmy kilka, wiesz, hitów i jakby to leciało gdzieś tam w radiu. Jak ta alternatywy zespół całkiem dobrze zaradziliśmy. Zgraliśmy wszystkie możliwe festiwale tutaj w Polsce, takie duże. Jeździliśmy za granicę też grać, byliśmy w Paryżu, nie chcę mi się tam wymieniać, ale generalnie
ale generalnie graliśmy i to było fajne. Natomiast ja po prostu nie wiedziałem, że lider to nie tylko, teraz bym nie nazywał się liderem, bo lider to nie tylko myślenie o zespole w kategorii artystycznych. Lider to też jakby myśli o przyszłości, o biznesie i tak dalej. Ja tego nie potrafiłem robić, do dzisiaj tego nie potrafię. W związku z tym ten zespół cierpiał na tym bardzo, ponieważ ja w pewne rzeczy nie chciałem wchodzić w jakieś układy komercyjne i tak dalej, a z drugiej strony ocierałem się o to, no więc nie byłem zbyt dobrym liderem pod względem takim, jeżeli chodzi o biznes, natomiast artystycznie byłem takim kierownikiem zespołu, tak bym siebie nazwał. A lider w tej chwili, dopiero po tylu latach dowiedziałem się, że to o wiele więcej coś znaczy i jakby no wydaje mi się, że byłem niedojrzały na tamten moment. Jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu, taki cały pakiet, w takim pakiecie całym, nie? Kto był jeszcze z tobą w zespole, kobiety? No, przejmowało się kilka osób. Pierwszą płytę nagrywaliśmy w ogóle producenty płyty Maciek Cieślak, zespół Ścianka i Andrzej Smolik w ogóle. I bardzo znany już. Tak. I teraz po wielu latach zaprosił mnie, żebym zagrał na 20-lecie w Sopocie, w Oborze Leśnej, zaśpiewałem Marcello ze Smolikiem i to samo załogą, to było piękne doświadczenie po tylu latach. Grała Ania Laseska na basie, grał Przemek Momoc ze Szczecina, taki fajny chłopak, który grał później z Bartosiewicz i tak dalej. Muzycy Pat Stawiński, który gra teraz z Przybyszową, grał z Peszkową. Karol Pawłowski, Paweł Nowicki na wibrafonie, to jest wybitny wibrafonista w ogóle i klawiszowiec, który gra muzykę współczesną, jeździ po całym świecie i tak dalej. Gra w Nowych Jorkach, w Carnegie Hall, wszędzie gra po prostu. I to jest, miałem zawsze szczęście do tego, że grałem z lepszymi muzykami niż ja sam jestem. Także to może to pozwalało temu zespołowi jakoś istnieć. Świetni muzycy po prostu. Mówią, że to domena też profesjonalizmu i sukcesu, prawda? Ja nie byłem, a do dzisiaj nie jestem dobry i nie dorastam mi do pięt tym muzykom, z którymi grałem. Naprawdę, szczerze mówię to. I nie wiem, dlaczego oni się godzili, żeby ze mną grać i cały czas. Jestem bardzo im wdzięczny, naprawdę. I Karol Pawłowski, który jest świetnym perkusistą też. Nela Gzowska, basistka, mieszkała obecnie w Warszawie też. No, naprawdę wybitni muzycy. Poważnie, poważnie. Może wrażliwość, może pierwiastek taki, który mało osób posiada? Może tak jak słuchałem też po utworach i kobiet, i twojego projektu, do którego dojdziemy, że jednak ty piszesz te piosenki z serca, że to nie są takie piosenki do radia, czy aby się wyszumieć, wyszarać, gdzieś tam na koncercie wyskakać i nie wiem, podejrzewać kogoś, chociaż może co, też. Z kobietami było tak, że głównym pytaniem zawsze było, dlaczego, przecież to są piosenki do radia, o kobiety chodziło, dlaczego wy nie jesteście tak znani? A ja mówię, no, ale co mogę ci odpowiedzieć, nie wiem dlaczego, nie? A te płyty solowe na pewno nie są takie jak właśnie, ale to jest dokładnie to, co mówisz, że one są raczej właśnie tak banalnie można stwierdzić, że są potrzeby serca po prostu, nie? I jakby one musiały wyjść ze mnie i tyle. I dlatego je zrobiłem, nagrałem, dlatego że też inspirowali mnie i zachęcali mnie do tego przyjaciela, żebym nagrał płytę, bo ja pracuję na tacie teraz kilku lat i jestem szczęśliwy z tego powodu. Bo wiesz, pandemia i tak dalej, ale jeszcze przed pandemią miałem takie zwroty. W dojrzałym wieku przy tym studiować filozofię na przykład, nie? Więc miałem przerwę. Normalnie muzyk profesjonalny to jest każdy się na samobójstwo jak na kilka lat wychodzi, prawda? Ja jednak zawsze chciałem spełniać swoje marzenia i muzyka była zawsze nie pasją przede wszystkim, nie? Jest pasją. Ale jednak w tej warstwie tekstowej gdzieś tam widzę wersy, które są tak zakrojone filozoficznie, ale nie tyle filozoficznie dla jakiejś tam idei, czy żeby się w tym, że tak powiem, chełpić, ale bardziej one dotykają codzienności. Wiesz co, właśnie ciekawe, bo ta osadia poda szczególnie, postanowiłem być na przykład teksty w kobietach według mnie są bardziej metaforyczne i tak dalej, a tu starałem się być jak najbardziej bezpośredni. Co wbrew pozorom nie jest takie proste, nie? Ale te frazy, jakby wiesz, ja chodzę do pracy piechotą i rano po prostu często wpadały mi te frazy do głowy i tak pisałem te teksty.
I chciałem, żeby one nie były zaawoluowane, tylko żeby były wprost, ale ułożenie ich nie było... Nie chciałem, żeby też były takie absolutnie prostackie, nie? Chciałem, żeby prosta, nie prostackie. Nie? Jasno. No to troszkę takie układanie puzli, prawda? Ze swojej głowy, z doświadczeń. To znaczy, wiesz, to większość wychodzi od razu. Potem, potem natomiast, jak te frazy, to tak jakbyś wypiekł już chleb, ale... Znaczy nie, masz to ciasto i masz drożdże i... To jest największy ten zaczyn, ale ten sam proces to już jest potem najdłużej trwa to wypiekanie. Jasne, jasne. No, co się obserwuje u Włochów szczególnie. Okej, no to może powiemy, bo jak się nazywa twoja płyta? Moja mama ma depresję i 7 innych piosenek o miłości. Tak, i jak przesłuchiwałem, no to uważam, są 3 mocne takie, według mnie, w moim odczuciu, faworyty. Faworyci, dobrzy ludzie. Faworyty to też dobrze brzmi, faworyty. Tak, naprawdę? No, znaczy to tak się nie mówi, faworyta, po faworyty, tak, faworyty. Tak przy piwku, tak, na gitarę, no, przed koncertem, no, może? Nie? Rzeczywiście. Super, biorę to od ciebie. Dzięki. Czyli tak, dobrzy ludzie, do którego został nakręcony teledysk. Myślę, że w takich też ciekawych okolicznościach, bo tam pojawiają się postaci, tak, zwierzęta, ty gdzieś tam jesteś w drodze. Tak. Na przykład mogę przytoczyć tutaj i ciebie zapytać, taki jeden wers. Napisałeś, że wiem, że nie ma ludzi złych, to tylko ludzki bunt. I też mówisz o Jezusie, który w drzwiach, który w świątyni swój gniew pokazywał, rozwalał stoły. I w ogóle to, te połączenia są dla mnie no, fenomenalne, że co chciałeś powiedzieć w tym utworze? Przede wszystkim? To jest jedno z takich moich głównych jakby takich koan w zenie, czyli w buddyzmie zen to jest taka nierozwiązywalna zagadka, typu na przykład klaśnięcie jednej dłoni, nie? I dlaczego na przykład takie okrucieństwo w świecie jest, nie? To jest jakby takie główne pytanie, jeżeli dajmy na to istnieje Bóg, to dlaczego takie okrutne rzeczy się wydarzają, nie? Ale się zainspirowałem Buchakowem, teraz jest wojna, więc trudno, ale Buchakow był po dobrej stronie mocy, który tam w Mistrzu Małgorzacie Joshua rozmawia z Piłatem i on był bity i torturowany przez Rzymianina i mówi, czy uważasz, że ten Rzymianin szczurza twarz, który cię tak maltretował przed chwilą, też jest dobrym człowiekiem, bo uważa, że wszyscy ludzie są dobrzy. Tak, on też jest dobrym człowiekiem, tylko w przyszłości doświadczył tego i nie wie, co czyni. No i generalnie wydaje mi się, że gdyby ludzie naprawdę mieli, gdyby wzięli się w buty tych ludzi, którym to robią, to po prostu by tego nie robili. No, nie są w stanie, ponieważ nie są w stanie, nie mają takiego współczucia może, nie mają takiego rozróżnienia, takiej świadomości. I dlatego to wszystko się wydarza, no, po prostu. To wynika z traum, po prostu. Nie wiem, dlaczego na przykład Putin to robi, co robi. Nie mam pojęcia. On nie jest w stanie w ogóle wejść w ten obszar, nie? Ale myślę, że ma jakiś konkretny błąd poznawczy, nie? Naprawdę. I że chciałbym w to wierzyć, że naprawdę, że nie ma z natury ludzi złych. Chciałbym to wierzyć. To jest taka moja idea fix, że... Tak ideontologii. Tak, tak jest, dokładnie. No, to pozwala mi w ogóle żyć, no bo świat jest tak okrutny, naprawdę. Takie rzeczy się wydarzają, a z drugiej strony jest tyle piękna i te połączenia są właśnie takie dla mnie najbardziej inspirujące. Ale jednak, tak jak mówisz, to myślę, że samemu możemy być takimi cząstkami światła, które, tak jak tu w drugim kawałku tęczowa gitara mówi, że graj gitaro, graj, tęczowo graj, jasnym tonem przebijaj mrok. To naprawdę dzisiaj mnie tak wbiło w fotel, bo pomimo tego, co się dzieje i tak jak mówisz tutaj, wojna i takie rzeczy, z którymi się spotykamy, no złe z natury, no to jednak mamy wpływ na to, jak my się zachowujemy lokalnie. Znaczy tak, absolutnie tak. I wiesz, jakby to co powiedziałeś, chyba jest kluczowe w ogóle dla mnie, że mamy wpływ cały czas, nie? I nawet w takich, no nawet w Święcimiu ludzie robili wspaniałe rzeczy i dostrzegali piękno i były miłości i tak dalej. A więc pamiętam, że jak zaczęła się wojna, to mieliśmy ustawione z Olafem kilka koncertów i nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy zagrać te koncerty, czy nie, w ogóle jaki jest klimat, czy w ogóle ma sens. Ale jak zaczęliśmy, pierwszy koncert pojechaliśmy tutaj koło Warszawy i zapytaliśmy się ludzi, czy
jak się czują z tym, że my gramy i tak, bo to był początek tej historii. Jak najbardziej trzeba grać, że Ukraińcy też to robią, że po prostu to jest właśnie przeciwstawienie się tej opresji, prawda? To jest przeciwstawienie się absolutnie przemocy i agresji i wiesz, no to jest jedyne, co możemy zrobić, tak mi się wydaje, no. W tym syfie znajdować piękno i robić dobre rzeczy, no. Znaczy, mnie to jakoś buduje, nie? Buduje i jakby sprawia, że chce mi się żyć. No, piękne to, co mówisz. I tak myślę, trzeba, bo to tylko jednostki, znaczy tylko, no, jednostki dużo mogą, więc nawet tą muzyką, prawda, wiesz, tak jak mówisz. Tak, ale też się spotykamy w ogóle i gadamy o tym w taki otwarty sposób, to już tam jest sama wartość sama w sobie, to jest, nie? Że jakby spotkanie z drugim człowiekiem, po prostu, wydarzona relacja, nie? Po prostu, kurczę, to jest ważne, no, a w tych czasach wydaje mi się jak najbardziej istotne, nie? Jak ze wszechmiar po prostu, naprawdę. Ja myślę, że twoja muzyka też nie jest na siłę gdzieś tam nagrana i to nie są takie piosenki gdzieś tam, no powiem szczerze tak, no płyt takich jak twoja jest niewiele, ale uważam, że ten tekst, który niesie piosenki, jest taki czytelny, taki wprost i troszkę tak może i zahacza o w zasadzie tak socjologicznie o każdego, bo to i dziecko zrozumie, i ojciec, matka, córka i jakiś wujek, który w ogóle muzyki nie słucha. No to jest chyba dla mnie największy komplement, bo zawsze myślałem, że nie będę tak pisał, a okazało się, że to się stało. No, bo pewnie to jest jakoś trochę spowodowane różnymi po prostu zdarzeniami, które w życiu moim, że postanowiłem taką płytę nagrać. Natomiast no już jestem przekonany, że złe doświadczenia można przetransformować na coś fajnego, no, na coś pięknego. No. Wiesz, w ogóle ja mam takie wrażenie, że jak się moja mama na przykład szydełkowała, nie? Albo tam sadziła kwiaty i tak dalej. I ona, myślę, że przez to się czuła lepiej w ogóle i ten świat jakoś integrowała. I ja chyba robię tak z muzyką właśnie, nie? Że często się czuję lepsze, jak biorę tą gitarę i sobie pykam. Nawet nie chodzi o to, że muszę tego słuchać, ale czuję, że odnoszę się do takiej swojej sfery, która jest dobra właśnie, nie? Niekoniecznie super, nie musi to być podobać komuś innemu i tak dalej, nie musi być obiektywnie fajne, natomiast to, że w ogóle mogę poruszyć sobie jakieś struny, to świetnie. Gdzieś tam może uzdrawiające, tak, to jest, znaczy, tak, absolutnie i, tak. A powiedz, bo tu mówisz też o swojej mamie, czy ty byłeś w tym świecie jej, gdzie, bo tak chyba gdzieś czytałem, że czasem pisałeś piosenki, będąc przy niej, widząc tam, gdzie ona właśnie te kwiatki sadziła. No, i mama jest chora cały czas i było tak, że po prostu wiele razy z nią jeździłem na wieś, tam mamy taki domek na Kaszubach, letniskowy i ona sobie tam robiła swoje, ja sobie robiłem swoje. No i no to było dla mnie, kurczę, świetne doświadczenie, nie? Po prostu kapitalne być z nią, po prostu, wiesz, chociaż zakładałem takie zdyscyplinowany byłem, mamo, o tej godziny do tej nie rozmawiamy ze sobą, bo ja muszę jakieś zrobić rzeczy, od tej możemy zacząć gadać. Fajnie. Ale ona mi to pasowało. Nie? Także okej. Czyli dlatego też ta płyta i ten tytuł jest gdzieś tam w hołdzie dla twojej mamy, że ona jest tak dla ciebie też ważna i chcesz pokazać, wiesz, że... Wiesz co, nie wiem, być może tak, ale generalnie... Czy chcesz coś społeczeństwu właśnie pokazać przez... Chcę pokazać, że można mówić o rzeczach, o których zazwyczaj nie ma w piosenkach, a można to śpiewać i można o tym rozmawiać i po koncertach często ludzie, nawet w zaledwie 20 piosenek, które gram starych albo z Olafem gramy, to zawsze podchodzą po koncercie do mnie i pytają się o te dwie nowe, czyli ile to gram, czyli poruszając się w ludziach takiego, taką strunę i okazuje się, że jeżeli jest chociaż trochę takich osób, to jestem szczęśliwy z tego powodu, bo możemy się skomunikować po prostu. Tak? A komunikacja jest chyba rzeczą najistotniejszą i sam z sobą i z innymi ludźmi, nie? I to mi zajęło trochę lat chyba po prostu, nie? Żeby dojść do słuchacza też tak może... Do siebie i do słuchacza, tak. No, żeby nie stwarzać takiego, wiesz, klimatu artystycznego, takiego, wiesz, takiej
No po prostu pozy pewne, nie? Tak to jest na festiwalach czasem, prawda? Pierwsza scena, balierki i nas dzieli, ochroniarze. A wiesz, tak, kiedyś byłem aroganckim dupkiem, nie? Tak naprawdę, poważne. Udawałem niby równego gościa, ale... Czy ja wiem? Chyba nie, nie byłem fajnym gościem. Czułeś się gwiazdą Aniołka? Nie, nigdy, ale wydawało mi się, że kurczę, coś więcej rozumiem, wiem. Nawet nie chodzi o to... Od słuchaczy, nawet do zespołów, wiesz, byłem aroganckim gnojkiem, no. Pewnie jeszcze we mnie dużo tego jest, ale teraz to widzę i jest mi z tym lżej, że mogę o tym powiedzieć chociażby, nie? Super. No, ale myślę, że słabość jest czymś męskim bardzo, nie? Po prostu czuję się mężczyzną, przyznam się do tych rzeczy, nie? Nie chodzę na żałoterapię, żebyście wiedzieli, nie? Ale terapia w tych czasach jest jak pójście do internisty. Oczywiście, że tak. I świetnie, jeżeli komuś to pomaga, jak najbardziej. Ja zawsze był... Wiesz co, ja się w latach takich wcześniejszych to rekompensowałem sobie tą moją nerwicę i pewnego rodzaju ADHD alkoholem. To mnie stonowało, nie? Mhm. Po prostu zawsze musiałem sobie, wiesz, przed koncertem albo i gadałem, wypić, żeby się rozluźnić, i odkryłem coś takiego, że to jest bardzo wyniszczające i zacząłem biegać dużo, wiesz, grać, takie aktywności, po prostu, wiesz, jakie sobie mnie pobudza na spacer po Warszawie, z kapcia dużo chodzę, wiesz, stwierdziłem, Jezu, mogę przyjść samą Warszawę i w ogóle jest okej. Nad Wisłą, trzeba. Tak, na przykład pamiętam, jak nagraliśmy Pod Arty Sukienki, to mieszkałem na Żoliborzu i I mówię, Jezu, jak to jest wszędzie blisko, z kapcia Wisłą szedłem wszędzie na wszystkie wywiady, super. I to mnie rozładowywuje i jakby wydaje mi się, że to jest świetną metodę znalazłem. Oprócz tego jestem dosyć taki, wiesz, no, zdyscyplinowany i radzę sobie bez leków po prostu, no. Ale są ludzie, którzy nie radzą, nie? Bez leków i wiesz, i teraz ponoć świetne leki są, także wiesz, myślę, że to się zmieniło. No, ale też jest pandemia. Chorób psychicznych, nie? Z tego co wiem, to po prostu no jest masakra. I ostatnio młodzież total jakiś, nie? Tim Squire, prawda, chociażby, czy inni muzycy, co to samo. Straszne rzeczy, straszne. To, że wiesz, no kurczę, trzeba sobie radzić jakoś w życiu. No. A ty poradzenia sobie, widziałem, że jesteś chyba w grupie, nie wiem, czy tylko w teledyskach, ale widzę, że chyba też namacalnie jesteś takim, można to powiedzieć, wolontariuszem, a może mnie zaraz skorygujesz. W Gdańsku, już teraz zapomniałem, jak się nazywa to koło, ale to są ludzie niepełnosprawni umysłowo. Tak, to jest świetny zespół Remont Pomp, oni grają muzykę i tam Jarek Marciszewski, który zagrał ze mną na płycie też, ich prowadzi. Widziałem koncert live w takim zielonym, takiej przestrzeni teatralnej. Tak. Kieliszki koło nich, jakieś takie... Remont Pomp jest genialny zespół, ja przy nich też po prostu dużo się dowiedziałem o świecie. I to są strasznie bezpośredni ludzie, którzy po prostu, no kocham ich, no po prostu są świetni i czasami gramy ze sobą koncerty, a teledysk do moja mama depresji właśnie został nagrany tam w tej szkole takiej, której ja zresztą robiłem maturę, ale ona potem została przemianowana na taki wielki kompleks do ludzi niepełnosprawnych. I to było ciekawe, bo powrót miałem do szkoły, do tej sali, gdzie miałem maturę. Zupełnie przypadkowo, bo Jarek tam mógł mi to załatwić. Takie symboliczne. Tak. I tam mamy też próby Remont Pomp ma właśnie i on robi świetną, no to jest, wiesz, muzykoterapia, nie, po prostu i to jest genialne. Graliśmy kilka koncertów w Teatrze Leśnym w Gdańsku, no w różnych miejscach. I to jest taka muzyka stricte etniczna, afrykańska, widziałem, że... Oni też nagrywają płytę w ogóle z Mikołajem Trzaską, nagrywają dwie płyty. Także no oni grają z różnymi muzykami z całego świata, bo tam jest dużo wolontariuszy przyjeżdża. I gra z nimi po prostu, nie? Także no, świetna kapela. Czy myślisz, że tych ludzi, że tak powiem, ten zespół pcha do przodu i chce im się żyć dzięki temu? Absolutnie tak. Mnie też oni pchają do przodu. Oni wystąpili też na końcu w teledysku Dobrzy Ludzie właśnie. Są, to są oni właśnie. A tak, ty byłeś w środku, oni dookoła ciebie... Tak, no kurczę, świetni są. Po prostu to jest, no nie wiem, no, jedna z fajniejszych kapel, jakie znam. No. Także to są... Ja dzięki nim po prostu, kurczę, czuję się lepszy po prostu, nie? Chyba nawet zawarłeś w tekstach coś o nich, że można mieć dobre serce, ale trochę z głową źle. A że jednak to jest chyba okej. Okay. Absolutnie tak. No to wiesz, ja mam z głową źle,
Ale wydaje mi się, że serce mam dobre. No i jakby było odwrotnie, to nie chciałbym mieć dobrze w głowie, a mieć złe serce. No to jest makabryczna mieszanka, nie? Tak mi się wydaje. To już lepiej mieć dwie ze wszystkie rzeczy chyba. Albo dwie dobre. Trudno to ocenić. Ale czasem te emocje, tak niektórzy mówią, że są i błogosławieństwem, i przekleństwem, no tak, prawda? Tak, 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 I gdzieś tam... Znaczy zależy, czy masz jakieś metody, żeby sobie radzić z tym, nie? Tak, tak. U ciebie to jest gitara pewnie, między innymi. Pisanie piosenek, gitara, kontakty z ludźmi, wiesz, no tak, tak. Mhm. Bieganie, kąpanie się w jeziorach, morzu. Poważnie, no, wskakiwanie. Materialistyczne takie. No, tak, powrót do przyrody, tak, jak najbardziej. Mm. Ale taki nie taki new age'owej, tylko taki zwykły, po prostu prosty, jak dzik, nie? Się wydarzać po prostu w błocie trochę. Nie? Jasne. U nas w tłumie się dużo dzików, dlatego tak powiem. No, no tak. Ostatnio tak. Jeden do kwieciarni chodził. Poważnie. Niesamowite. I co tam zrobił? No, przykupił kwiaty. I wyszedł. Czy zażalił? Słuchaj, ale naprawdę jest dużo dzików, strasznie. Że ja ich lubię, nic nie robią, że człowiek robi tam. Nie, one się. Po prostu przyzwyczaiły do nas, nie? No, a ludzie czasem tak blisko się potrafią nie przyzwyczaić, no, prawda? I być, tak gdzieś, jest, dokładnie. Być gdzieś daleko. Wracając jeszcze do kawałków twoich, bo tutaj trzeci to jest Moja mama ma depresję, a są to jeszcze takie też bardziej filozoficzne, myślę, karmiczne długi. Mhm. I przy tobie czuję się lepszy. Mhm. Co mógłbyś powiedzieć o tych kawałkach? Bo tu mówisz też, że jest prezydent lepszy, że Polacy są ładni. O co tu chodzi w ogóle? No chodzi o to, że jak jesteś z kimś, kogo kochasz po prostu, albo podziwiasz, albo inspirujesz się, to świat wydaje się po prostu piękniejszy i ty czujesz się przy nim lepszy. Mhm. Bo spływa na ciebie, jak wiesz, jak sandałowiec po prostu wydziela zapachy, to ty od razu myślisz, że też tak pachniesz, nie? Ten zapach przychodzi na ciebie, no i... I ja tak to postrzegam też, że tego blasku trochę spada na mnie przy tych ludziach. Nie tylko przy ludziach, bo mamy suczkę Ruby, ona jest tak cudownym stworzeniem, że ja nie mogę być przy niej na przykład niegrzeczny albo agresywny, albo krzyczeć na nią, bo ona jest tak łagodna i kochana i ma tak dobre serce, że mnie to od razu ustawia w jakimś sensie. Ja przez nią czuję się lepszy też, nie? A jeżeli chodzi o karmiczne długi, to co mówi o tym, że mamy dużo ukrytych rzeczy, że te nerwice nasze wynikają z różnych rzeczy, których nie mamy pojęcia, na przykład z naszych przodków, nie? Albo skądś tam, co się stało w naszych rodzinach. Wiesz, ja jestem mieszanką, moja mama jest Kaszubką, miałem pradziadka Niemca, jakaś tam Polacy to wiadomo, ale jakieś tam też minimalne węgiersko-żydowskie pierwiastki, tak dalej. I to dowiedziałem później i to wszystko poukrywane, nie? Mm-hmm. I nagle się dowiadujesz o tym, a może dlatego jestem taki, bo tam tak było, nie? Jakiś tam element może z innego majątku. Dokładnie, i wiesz, i przez lata to, wiesz, nasze matki, nasze dziadkowie ukrywali to, po prostu te różne rzeczy i nie wiadomo, nagle, dlaczego my jesteśmy tacy porąbani często, nie? Znerwicowani, na przykład jak ja od lat, nie? Ja się nauczyłem z tym żyć, ale niektórzy nie nauczyli się z tym żyć, mają wielkie kłopoty, nie? Mhm. Tylko z tym... Nie poznali siebie może też do końca. No, czy to jest jakaś tam forma pewnie samopoznania się, próby przynajmniej samopoznania się, nie? I jakby z akceptacji też siebie, nie? Akceptacji też ludzi, których nie masz pojęcia, co przeżyli na przykład, nie? A oceniasz ich w taki prosty sposób na przykład, nie? Po prostu za każdym człowiekiem stoi jakaś historia, której nie znali po prostu, nie? To prawda. Myślę, że świat byłby lepszy, jak każdy by grał na gitarze i mógł swoje emocje wyrzucać. Nie chciałbym, żeby niektórzy grali na gitarach, albo w samotności grają. Okej, okay, ale że każdy ma słuch i jakiś pomysł na piosenki. A czy wiesz, co mi się wydaje, że na pewno Polacy, mówię o Polakach to szczególnie, mm-hmm. bo mam takie wrażenie, że nie tylko ja, tylko różni muzycy mają takie wrażenie, że nie wiem, dlaczego w Polsce się nie śpiewa i nie gra normalnie, dlaczego się wstydzisz. Znaczy, skąd się to bierze? Irlandczycy, na przykład mieliśmy ostatnio z Olafem koncert w Irlandii, normalnie śpiewają totalnie, grają, nie przejmują się w ogóle. My nawet hymnu nie potrafimy zaśpiewać normalnie, nie? Za mało jest lekcji muzyki. Myślę, że w wielu domach, gdzie jest duży metraż, mogłoby stać pianino po prostu, nie? Nie to, żebyś świetnie grał, ale żebyś sobie tam pykał. A jak, żeby powinniśmy rysować, nie? Jak chcemy, pisać jak chcemy. Nie musi mieć talentu w ogóle. Mm. Chodzi o to, że jeżeli masz pragnienie takie, to jest terapeutyczne bardzo, nie? To jest w ogóle, ale to jest, nie, sztuka, nie mówię w tym sensie takim wysokim, a obojętnie jakim. Mm-hmm. Każdy,
człowiek jest stworzony do tego, żeby robić kurczę rzeczy. Nawet jak piszesz chleb, to możesz, to jest sztuka, nie? Jak zależy, jak do tego podejdziesz, jak kibel myjesz, to... Oczywiście. Po prostu... Naprawdę. W starogreckim tworzyć, to znaczy mieli słowo robić. Tak. Więc to też jest... Wiesz, wydaje mi się, że ten element... No teraz to jakoś powraca na tych... W te wszystkie warsztaty i tak dalej są robione wszędzie, w tych wielkich miastach przynajmniej. Mhm. Natomiast tak trochę właśnie, żeby podejść do tego, nie na zasadzie takiej, że to jest coś specjalnego, czego trzeba się nauczyć, tylko co trzeba robić po prostu, nie? Mhm. I po prostu wtedy się uczysz, bo pamiętam, że jak zaczynałem biegać po tych lasach, kurczę, jakieś, spotykałem się z kolegami biegaczami, ja mówię, ale co, żeby biegać, to tak, to co trzeba robić? Ja mówię, żeby biegać, trzeba biegać. No i to jest naprawdę, to jest święta prawda. A żeby pisać piosenki, dokładnie, trzeba pisać, siadać i... Czyli nie zastanawiam się długo nad tym, kurczę, co, jak zacząć, po prostu zacznij, koniec. To jest no. Moment. Tak, 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 i tak. Wtedy się dzieje tak, no żeby chemia. Nie dowiesz się niczego, tak, myśląc o tym, nie? Po prostu robiąc rzeczy, wtedy refleksja powstaje, bo wiesz, jakby to jest... Samo, to jest jakby prawa fizyki, jak działają, mi się wydaje. Nie? Mm-hmm. Ostatnie też refleksyjne kawałki z twojej płyty Moja mama ma depresję i 7 innych piosenek o miłości. To jest Swietłana odchodzi i zupełnie jak nikt. A, jeszcze w moim, mm-hmm, twoim fotelu. Czy ta Swietłana to chodziło tam o samochód? Bo tam nie, się o lodówkę. O lodówkę, bo na złom ktoś tam poszedł. Tak, i się to jest metafora oczywiście, ale rzeczywiście zaczynem była prawdziwa sytuacja z lodówką, aha, którą mieliśmy i ja jestem przywiązany do przedmiotów bardzo. Znaczy nie, że nie gromadzę wiele przedmiotów. Ale fotel też. Fotel, tak, fotel mojego pamiętacie z Forda Grenady wyciągnięty. Mhm. I mój tata miał w ogóle obsesję, całe mieszkanie urządzone, na przykład, że wyciągał fotele z samochodów i siedzieliśmy na tych fotelach. I wiesz, no, ciekawe. Fajna rzecz. Teraz może bym na tym kasę zrobił, bo taki design, nie, wiesz. A wtedy to było obrzydliwe dosyć, ale po latach doceniłem, bo siedziałem w tym fotelu. Na Kaszubach, patrzę sobie, gdzie moje mieszkańce, cudo. No właśnie, i rozmyślasz o kolejnej może piosence. No tak, i wtedy padła mi ta piosenka w twoim hotelu właśnie. A, no właśnie, właśnie, do tego zmierzałem. I jeszcze, i to była ostatnia piosenka, tak, z tej płyty. Powiedz, czy, bo jutro jest koncert, to już powiedzieliśmy, czy planujesz jakiś większy tour po Polsce? Czy to będzie teraz może pod koniec roku? Może w przyszłym masz jakieś plany? Wiesz co, mam już kilka koncertów zaklepanych i dostaję zaproszenia, które zauważyłem. Natomiast zrobiłem taki eksperyment na sam sobie, że przez 9 miesięcy będę po prostu takim artystą, który występuje, gra koncerty, czasami udziela wywiadu i będzie, że jestem sam tworzył dla siebie. I po 9 miesiącach stwierdzę, czy dalej mi się to podoba, czy nie. Ponieważ jeżeli zgubię radość i stanie się takim smutnym zawodem, to na pewno nie chciałbym tego robić. Jeżeli to będzie mi nadal sprawiać radość, to będę to kontynuował. Bo ja mam taki powrót trochę do występowania, namówili mnie do tego moi przyjaciele. I przede wszystkim musi być w tym jakiś element po prostu pasji i radości. Nie? Jeżeli to się zgubi i staje się czystą, takim nieprzyjemnym jobem, to nie chcę tego robić na pewno, a myślę, że przez 9 miesięcy starczy mi tej radości i energii. I zobaczymy, co będzie. Kończy się 1 czerwca ten okres, także... Ale mam dużo, będzie dużo koncertów, to chcę dużo grać. Napiszę do ciebie, zapytam, jak dobrze, to wygląda. No gram, może się znowu gram, chcę w różnych miejscach grać. I w klubach, i... Bo grałem straszne po chatach całą z Olafem. 30 koncertów wygraliśmy. Bojówka Music, tak jest. Ale to było kluczowe doświadczenie dla mnie, takie artystyczne, genialne. I zamierzam grać wszędzie, gdzie nawet w barze masz, nie? Poważnie. Jest to cudowne. Nie jestem uzależniony finansowo od tego. Mm-hmm. A jeżeli będę chciał za dużo pieniędzy grać, też zagram za dużo pieniędzy, ale chodzi o to, żeby robić to... Kontakt z człowiekiem, żeby tak, było. Tak, tak. I jak ktoś... Jak mam zagrać koncert, gdzie wiem, że ktoś zarabia te pieniądze, no to ja to też chcę zarobić, nie? A jeżeli po prostu gramy dla siebie, to gram dla siebie. Życie jest krótkie. Ja postanowiłem jeszcze sobie chwilę pograć. Zobaczymy, co będzie. No, świat jest tak niepewny, że
Nie wiem. A poza tym, wy chyba musicie to lubić też, skoro tyle czasu rozmawiamy, nie? I kręcimy to. Tak. Także to jest... Myślę, że macie zajawkę na to, nie? Jak ktoś traci na to zajawkę, to... To lepiej już coś innego robić, nie? Ja w pewnym momencie straciłem zajawkę, nie? I teraz mam znowu zajawkę. Ale zobacz, masz pomysł na 9 miesięcy, a z tego co czytałem o twoim bio już 30 lat. Notabene, gniaż, tak. Więc... Wiesz co, ja mam już pełno piosenek nowych zrobionych, nie? Znaczy niedokończonych, ale leży tam sobie. Czekam na swój moment. I mam z dwie kapele, z którymi chciałbym nagrać płytę, bo być może będzie taka możliwość. Natomiast no zobaczymy, no wiesz, czy... Rodzina potrzebuje pieniędzy, ja potrzebuję pieniędzy, wiesz, zobaczymy co będzie, no. To jest luksus, że ja mogę sobie tutaj jeździć i grać i w sensie nie myśleć komercyjnie w ten sposób. Jeżeli coś zażre, w sensie komercyjnym, to okej, jak nie, to też nie. Ale nic, nie będę się nigdy podkładał pod... chociaż nie wiem, czy nigdy, bo to takie... A może nigdy, zrobię, nie, nigdy, spróbuję zrobić same hity i to będzie największa porażka na przykład, nie? Ale tak. Nie, bo to było ciekawe, żebyś tak spróbować same hity nagrać i nic nie wychodzi, nie? Bo wiesz co, ja myślę, że często mówię, Grzechu, ty masz takie zdolności, mógłbyś hity zrobić. Mówię, być może właśnie takich zdolności nie mam. Być może to jest jakiś taki element właśnie, który ma na przykład Grzegorz Skawiński, czy jakiś Grober Gawliński, którzy sobie po prostu tutaj ciach jest. Chciałem właśnie o twoje inspiracje zapytać, bo tu wilki się pojawiły, ale czy ktoś jeszcze, bo... Znaczy, ja mam takich dziwnych, wiesz, ja słucham dużo etiopskiej muzyki, nie słucham raczej muzyki, w ogóle mało słucham takich piosenek pisarzy, wiesz. Lubię Fady John Misty, takich nieznanych lubię. Lubię też, no wiadomo, tych wszystkie tuzy typu Dorsi, tam Lou Reed, Iggy Pop, Genesis Addiction, to byli moi bohaterowie z lat młodzieńczych i młodości. Takie rockowe kapele, Captain Beefheart, Tom Waits, śledzę go cały czas, Nick Cave, to są takie duże nazwiska, ale lubię małe nazwiska też tych soul, bardzo lubię tych nowych soulowych piosenkarzy. Kiwamuke, jak się nazywa? Tak? Kiwanuka. Świetnie, to jest, tak, to jest tak, moja tak. Inspiracja w ogóle. I w ogóle Leon Bridges, tak? Taki też, ale on stał się w międzyczasie znany. Ja bardzo lubię te soulowe, wiesz, grania, a takie prawdziwe, takie właśnie od serca. A z polskich? Z polskich to Trupa mi się bardzo podoba, z Trójmiasta zespół. Po całym świecie jeżdżą. Jak kojarzysz Pawła Leszewskiego? Leski? Leski. Bo ta bana w Radzie 357 się tak. Znajdziesz. Z gitarą taki człowiek, nie? Tak. Ale to jest ty Przemyca. Tak. Też jest to, bardzo lubiłem właśnie tutaj pozdrowienia do zaświatów Budynia uwielbiałem i myślałem, że jeszcze coś zrobimy razem z Pogodno. Bardzo nieodżałowana strata naprawdę. I najbardziej bolesne chyba dla mnie, jeżeli chodzi o świat muzyczny w Polsce, bo ja uważam, że ten człowiek do końca miał totalne pomysły i takie nieschodzące z levela, nie? A też usłyszałem w twojej muzyce gdzieś tam Zalewskiego klimat, bo już mówisz o Budyniu, ale właśnie tęczowa gitara to taki, nawet ta sama tonacja jak Podróżnik jest taki kawałek. Nie znam. Taki bardzo marzycielski i gdzieś usłyszałem naprawdę duże podobieństwo. Wiesz co, znam tylko wyrywkowo Zalewskiego i na pewno nie słucham tej płyty. Bardzo mi się podoba, taki utwór zrobił na akustycznie Ptaki. MTV Unplugged. Tak. Ten numer mi się podobał. Wiesz co, ja niestety cierpię na to, że nie mam czasu na słuchanie tej muzyki, tylko szczątkowo słucham tych wszystkich rzeczy. A słucham bardzo dużo instrumentalnej muzyki, bo żeby odpocząć się od słów, nie? Bo tyle mi się toczy tych słów, że jeszcze, wiesz... A poza tym odkrywam strasznie dużo rzeczy bardzo dawnych, których nie miałem okazji wysłuchać w młodości. Uważam, że te zespoły są wieśniackimi, a okazuje się, że ja byłem wieśniakiem, że nie słuchałem zespołów. No. I to też jest dla mnie odkrycie. Cały przepastny świat z muzyki, które nie znamy. Czyli wracasz do siebie gdzieś tam. No tak, dużo jest świetnej muzyki. Tylko, że to jest taki ogrom, że nie wiesz, gdzie zdryfujesz, nie? Kevin Morby jest taki fajny koleś. Nie wiem, to jest nieznane są postaci, ale ja przypadkowo trafię na nich. To nie jest tak, że... Używa Spotify'a, to gdzieś tam algorytm działa? Znaczy on sam odpowiada czasami, nie? Wiadomo, ale... Kevina Morbiego nie pamiętam jak poznałem.
Flaming Lips mi się podobała ostatnia płyta ich, podczas pandemii nagrali, no, ale to już taka kapela jest, nie? A do jakiego gatunku byś przypisał swoją muzykę? Nie chcę tego robić, to lepiej ty to zrób, wiesz. Ja podpiszę się pod wszystkim, co powiesz. Okej. Okay. Nie no, zawsze mnie ciekawi, jaka artysta to odbiera, bo często wiesz, sam... Wiesz, to są najłatwiej na piosenki, nie? Aha. Założyłem, że niektóre... Jakbym nagrał inny aranż tych piosenek z kobietami, bym wyciągnął z połowy materiału, to by było podobne do tego, nie? Tylko inny instrumentarium, inny aranż, inny... Inni ludzie też. A może te teksty są rzeczywiście z ostatniej płyty inne, nie? Także może nie, ale jeżeli chodzi o styl muzyczny, to tu się... Wiesz co, to jest wielkie wyzwanie zrobić taką... Dla mnie było, nie jest to wyzwanie. Dla niektórzy mają po prostu naturalny dar po temu. Ja musiałem dojrzewać wiele lat, żeby zrobić taką płytę, nie? Tak mi się wydaje, że... tam nie ma prawie perkusji, nie ma basu, nie? I głównie jest osadzone na tekście, nie? To wszystko. Ale w taki, żeby było to... Ja się bardziej, jeżeli miałbym ci powiedzieć, bo ja bardziej kinowo to widzę, Almodóvar, to jest, tak bym powiedział o tej płycie, że to jest Almodóvar, nie? Czyli mówisz o trudnych rzeczach, w sposób taki, że jest to kolorowe i przystępne i estetycznie ładne, nie? Czyli przemycasz po prostu ciężkie treści za pomocą pięknych. Tak bym chciał przynajmniej, tak sobie wyobrażam to, że chciałem to zrobić, nie? I pięknej puli dźwięków też, bo przecież... Tak, a Tomek Ziętek, który nagrał ze mną tę płytę, to jest wspaniały muzyk, który gra z Cortezem na co dzień, ale też ma zespół Loco Star. I dzięki niemu też zrobiliśmy tę płytę, bo po prostu mnie wsparł pięknymi klawiszami, trąbką i tak dalej. I to brzmi, jeżeli o sobie nie mogę powiedzieć, to on brzmi na pewno dobrze. Bo jest świetny po prostu i wprowadził do tej brzmieniowo i takie po prostu czyste piękno, no, tak powiedział. I dzięki niemu ta płyta też tak brzmi. Piotr Pawlak to potem zmiksował, wiesz, pięknie. Co, nie znam tych ludzi, ale według mnie ty jesteś świetny. Ja cię słucham już 3 dni, to po prostu ja myślę, że całej rodzinie sprzedam i znajomym jest, tam, cudownie, tą cudownie. Płytę i będziemy szerować tuż z naszą redakcją. Kupię sobie za to 3 pizze po prostu. Właśnie przed, myślałem, po tym spotkaniu pójdę sobie kupić coś jakiegoś wagna, coś do jedzenia. A trzeba zaszaleć po takim wydarzeniu. Ja zawsze szaleję z jedzeniem. Mogę, słuchajcie, przed koncertem prawie nigdy nie jem. Potem po koncercie mam taki odjazd, że cierpią ci ludzie ze mną grają, bo ja muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby zjeść, nie? I łażę i tam w końcu ląduję na jakimś gównianym junkie food, ale zżeram to, nie? Słuchaj, tak się najesz, dopijam po prostu czekoladą, nie? A, i nie ma czasu na picie jakiejś czekolada i zjawę ty tak, dużo. Tak, tak. Nie, znaczy, wiesz, to fajnie zjeść po koncercie, to jest dobre. Ja to rekompensuję sobie jedzeniem, no, tak. Znaczy piwko jedno, czy tam winko, lampka wina też jest okej, okay, ale jedzenie tym sobie rekompensuje. No, świetnie. No. Powiedz tak na koniec, czego chciałbyś sobie życzyć w tym momencie karierę i tutaj no, życia? Żeby przychodziło na koncert 40-50, od 40-40, no od 30 w górę, ale jak będzie 30-40 osób i ja pojadę sobie z gitarą, bym chciał pojechać i ktoś mi kupi fajny obiad i będę miał zwrot kosztów podróży i będzie to weekend na przykład i pogadamy sobie i napijemy się wina na przykład i będą to fajni ludzie, to będę szczęśliwy. No, życzymy tego tobie i no, rozwijaj się w tych piosenkach i w tym kontakcie z ludźmi, bo widzę, że to jest temat taki cały czas w procesie. No tak, myślę, że do końca życia, póki będę świadomy i póki będę mu się poruszać o własnych siłach, nawet na wózku, jeżeli tam będę mógł pchnąć ewentualnie, no to relacje z ludźmi, kurde, no przecież to jest najlepsze, co może być, nie? Jasne. Zapętlajmy twoją płytę. Moja mama ma depresję i 7 innych piosenek o miłości. Wiem, że tytuł jest długi i odradzali mi tytuł, ale kurde, co myślałem, to musi tak brzmieć. Jak trzeba, to no trzeba. No trzeba, nie? Nie ma opcji. Ale już kobiety na skraju załamania nerwowego, nie? Ja brałem z kina właśnie. Kurde, albo książki, na przykład masz książkę, tytuły. Masz główny tytuł, a potem taki podtytuł, to nie? Prawda. I na dwa zdania. Dlaczego płyty zawsze muszą się krótko nazywać? Bo lepiej zapamiętać, lepiej sprzedać. Ale w dupie jest tym. Róbmy swoje. To jesteś ty. No właśnie. Grzegorz Nawrocki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam, chłopaki. Za świetny wywiad. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I piątkę. Piątkę. Dzięki.